Siema, ja jestem Mikrele, ze mną jest Justyna, znana jako Misieku. Hejka. Witamy Was w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Zabieramy się w podróż do gospody, a Wy w tym czasie możecie zostawić lajka i subika, żeby być na bieżąco. Nie tak, że chciałam od razu na dzień dobry konia, wiecie. Od razu mieczem chciałaś pomachać, tak, wyciągnęłaś. No, chwilę nas nie było, bo Justyna miała urodzinę i zrobiliśmy sobie troszkę wolnego. Możecie wpadać na Instagrama, zobaczyć post urodzinowy, wstawić jakiś komentarz, że jesteście spod filmu. Zapraszam. I oczywiście lajka. Dużo się dzieje, fajne tam zdjęcia są dodawane. Pory czasem od tego wariują. Tak, trochę ponagrywaliśmy. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać jak to nam się czeka. Mogę zrobić, tak? Tak, może troszkę szybciej tam podjechać. Takie posterunki mają śmieszne, drewniane. Mhm. Widziałem, że bardzo dobrze przyjęliście serię z Wiedźmina. Zaludnione miejsca, okej, to jest o tablicach z ogłoszeniami. Okay. To później sobie zbierzemy. Że to? No, uważaj, żebyś zaraz jakieś parobka nie nadziała. Swoją drogą, to chyba tutaj dało się zarabiać na krowach, no nie? Tak, tam stoją te krowy. Które można było cały czas ubijać i zbierać skóry. To było ale kiedyś, nie? No, niestety. Kiedyś to było. Zabrali tutaj wszystkie możliwości zarabiania. No dobra. Dobra. Lejdź do gospody za Wesemirem. O, jakiś browarek tutaj. Wow. W kuflach. O nie, to jest najgorsze. Ciężka praca kelnerki. Mm. Jakieś wojaki. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. To chyba herb Temerii, nie? To tylko herb. Tak, temerskie linie. Tak, temerskie linie. No. W ogóle bardzo mi się podoba, że ta chata ma takie słowiańskie malunki. Tak. No, nie wszyscy są pogodzeni z tym. Po moim trupie. O, widzicie go? Widzicie tego łysego pana po lewej stronie? Patrzcie, że to pan lusterko. Kto grał w Wiedźmina w Serce z Kamienia, ten doskonale wie, co to za postać. Swoją drogą ciekawe, że on już od pierwszej części tutaj siedzi. Po czym wchodzimy my. Geralt z ojcem. No, oczywiście wiem, że Wesemir to nie ojciec, ale tak wygląda. Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Ups. Ty, może grzecznie, koleżko. Mamy tutaj mieczywko dla ciebie. A rzeźnik z Blaviken nie wziął się znikąd. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Mhm, zdążyliśmy się z nim poznać. No, Wesemir całkiem blisko. Wredna, mało powiedziane. Biedną Lenę tak poszarpał, że biedaczka nad grobem stoi. No, ale to w nieszczęściach. Czym mogę służyć? No to tak, to pewnie coś pijemy. Dwie wódeczki, o. A wy też się czegoś napijecie? Okej. Okay. Dobra, to jest samouczek, że możesz tutaj rozmawiać z nimi. O, no zapytaj, czy jest jakieś zlecenie. Dobra. Jest zlecenie na tego gryfa? Byśmy zarobili. To nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda. No to i gryfa będziecie mieli. Na ten koniec. Dobra. Spory ruch? Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Jak się patrzy pan ustępną z tyłu. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. No, znaczy ja wiem, czy dla gospody to wojna taka dobra? Okay. Szukam pewnej kobiety. Proszę. Od razu? Tak, no bo tu już nie masz innych opcji. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel.
Jechała od strony wierzbicy. Halo, wspomnisz, że bez Jagrestem. Wiem, że zabrzmi to głupio, ale... O, no! Jestem Jagrestem. Nie da się wspomnieć o Yennefer bez tego. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. Czy się nie są konie z tyłu? Nie mam pojęcia, czy to są dwa konie w sobie? Przejezdnych ze wszystkich stron, popytajcie się. Że jeden na drugim? Okej. Okay. Dzięki za wszystko. Tutaj już nic więcej. Handlować chyba na razie nie będziemy z nią. Chyba nie mamy za bardzo arenów. Coś się będzie działo? Nie. No dobra, teraz możesz ich przepytać tutaj, wieśniaczku. Tak mi się wydaje. Czy coś wiedzą? Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. No to się źle kończy zawsze. No dobra. No, o, zobacz, kotek. Mógł z kotkiem zrobić? Chyba... Tak w Hogwarcie na przykład? Nie, tutaj chyba nie ma go skali. Duży, nie? Taki no. Galant. Chyba dojada tutaj troszkę. Zapytałem pierwszego. Co ty? Sztuka perswazji mocnej. My szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasi. Jezus, nie przepraszam. A ile syra ma? Tak trochę ostro podeszło. Okej, możemy go zaczarować. Czarowanie pamiętam, że tu się źle kończyło. Ale możemy sobie pokazać. Okej. Okay. Gadaj, ale już. O, była tu kobieta ubrana w czerni biel. Podałoby się to jakoś chyba dyskretnie bardziej zrobić, nie? Ten ręka w kieszeni dopiero tam. Czary rzucać. Gdzie pojechała? Nie wiem. No nie tak przy wszystkich od razu. Za drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum dromiłowi odjął! No ale widzisz, o tym mówię. Ja tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. No, poskutkowało, że najpierw mu pięści pokazałaś przed rozmową. Okej, z nim też rozmawiamy? No nie, z nim już porozmawiałeś, musisz iść dalej. O, podejdź tam do pana lusterko na końcu. Ganter, no, Ganter Odin. A poczekaj. Najpierw pięści, co? Chyba, że... A nie na końcu ich? A oni chyba w karty będą chcieli grać. Na razie w karty chyba nie zagramy. Będziemy grali w karty, ale jak zbierzemy trochę więcej kart. Krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. No jakie nawiązanie śmieszne. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurckiej. Proszę, profesor na takiej wsi? Zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? No zabawno, bo oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wierzę, że to rodzina. Wojna to tylko bajeczka. Okej, to jest taka wojna. No, przepytaj go. Od razu bywaj. Wojny, o czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojsko, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za te ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, co dokładnie widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Klechdy? Co to za słowo? Na przykład klechdy domowe, taka książka. Kiedyś czytałam. To takie, wiesz, takie... Coś jak bajka, ale takie... Okej. Okay. Właśnie takie... Wiedźmin bawi i uczę. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Co? Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. To wiedza na jaki temat chcesz na froncie? Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Podziwiam takich ludzi generalnie. Całkiem odważne. Co wybieramy? Upamiętnie. No to opisz wojnę taką, jaką jest. No dobra. Zajmijcie te księgi, póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. Tu nie będzie rad wydziałowych, errat i innych habilitacji. Zabije cię pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Niby czemu? Jestem cywilem, bezstronnym. To tak nie działa. Co? Zarżnie cię dla butów. No, chyba mu życie ocaliliśmy. Mhm.
wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda. Cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm. Zwłaszcza uczeni. Walczymy nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Dobra, chyba bywa. W ogóle uczyliśmy się na studiach też o tym, jak miasta były projektowane i o tym, jak mury były specjalnie tworzone i jak to się rozwijało. Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. Nie, to następny... Nie, teraz nie. Okej, no muszę X-a i teraz tutaj dzięki. Pogramy w Gwinta, spokojnie, tylko zbierzemy kolekcję kart. Pograłbym z miejscowymi, ale że oni nawet do 10 nie zliczą, to i tak nie pójmują. Może oni się umieli podpisać nawet, wróć, nie? Jeśli zmienisz zdanie. No dobra, możesz iść do Gantera. W ogóle czytałem... Czy jeszcze tu bierzemy tą panią? Możesz, jeżeli ona coś powie. Czytałem teorię, że Gunter... Czego wam jeszcze trzeba? Jest zwany panem lusterką. Nie, ona nie ma nic. A nie, jak ci się podobają... Jak ci się podobają nilfgaardzkie rządy? Rządy. Jak każdej inne. Ściągają podatki, rekwirują to i tamto, no, ale podatki, i dbają, żeby we wsi spokój. Biedy na pewno rzecz w życiu. A te Mary ci nie żal? Żal to mi jej może było z pół roku temu po śmierci króla Foltesta, a teraz to ja tylko chcę, żeby już spokój nastał. No, czyli bez różnicy. Okej. Okay. Dobra, że Gunter Odin był panem lusterką, dlatego że styl rozmowy, w jakim rozmawiał z nami, była odzwierciedleniem nas samych. Czyli na przykład rozmawiając z Geraltem, będzie mówił tylko o faktach. Rozmawiając tam z jakąś kobietą, będzie miły i troskliwy, dlatego że ta kobieta będzie tak się do niego zwracała. Dobra, rozmawiamy. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. No napij się z nim. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? Doskonale wie, o kim mówimy. Ale dziwne, gdyby Gunter tego nie wiedział. Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam. Teraz kobiety. Coś usłyszę. Nigdy nie zapominam. Co? Nie widziałeś? Nie. Na spodniach miała przy... Z kim mam przyjemność? Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Jest bardzo potężny mężczyzna. Gunter Odin, do usług. W sumie chyba demon. Przybłęda to jakiś inny potwór. Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć okrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Okej, ale teraz już na pewno przekazuję. Dobra. Na Michała, bo już minął czas mój. No, na razie i tak tylko rozmawiamy. Jennefer. Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. O, Jaskra. Dla handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. Dobra. Trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi, rzeźnika z Blaviken. Mnie też znasz z Balatrzcza Jaskra? Twoje zdrowie! Okej, nie dowiemy się. Okej, gdzie jest Yennefer? Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Owszem, chyba nie. No, dajmy, owszem, no. Zgadłeś, to miłość. Ich relacja była skomplikowana, ale chyba można tak to nazwać. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Okej. Okay. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. W sumie to chyba on jest akurat wszechwiedzący. Dzięki.
My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Dobra, by zniknął. Aha, zniknął. Dobra, to możemy stąd wyjść. O, tu chłopki nas czekają. Cześć, koledzy. Coś wam chyba życie niemiłe. To wypierdalaj. Nie chcę takich jak ty. To moja mina. Dobra, uspokójmy ich. Tak? Czarami. Nie zrobiłem, uspokój się. Racja, nic nie zrobiłeś. Już z gusłami zaczyna skurwysyn. Na niego! Dobra. Okej, okay, tak mamy bitkę. Szybko okay. Przypomnieć, jak się bija. Szybkie ataki. Co jest? Kolano w bok zrobiłem, on dostał. Dobra. Kurde, Fame MMA mogłoby się uczyć, 3-1 walki. I kolano. Okej. Wszyscy? Tak. Mogę kucnąć? Nie. Mogę po nim poskakać tylko. Ale zobaczcie, przez to, że użyłem na niego akcji, tak, to mieliśmy jednego chłopka mniej do bicia. Dobra, zapisywanie gry, bla bla, to wiemy. Co my tutaj mamy w tej wsi? Na pewno będzie tutaj tablica. Tylko gdzie ona była dokładnie? Zgarnęlibyśmy sobie zadania. Tutaj na końcu. Okej. Okay. No nic z tego. Dobra. Myślałem, że jest na nami. Tutaj chłopki. Tu mamy tablicę. W sensie, żeby spodnie. Dobra, pozbierajmy te zadania. Później się je wykona. O, i znaki zapytania nam się teraz odblokowały. Mhm. To też się później przeklikamy. Tu mamy zaczepki? Tak, tutaj mamy... A nas niemiło. Misję Williego. Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło. I kiełbaskę upiekłem. No nie elegancko. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko. Wolałem wersję, że było mu chłodno w nocy. Dobra, chyba mu przykro. Może być zdenerwowany, nie? Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. No, czy ja wiem, czy bym musiał? Niedgardczycy. Nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Łatwiej byłoby się wynieść do innej wsi. Domu i tak już nie ma. Na ich nieszczęściu, że śpię na kupie złota niby smok. Przestali się do mnie odzywać, plują na mój widok, a teraz to... No, mam się za kolaboranta. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko. Geralt, on sprowadził tego spalił mu się dom, a ty jeszcze chcesz od niego kasę. Tej bardzo nocy, dobrze. Kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia. Propos kocich oczu. Dobra, małe to nawiązanie do kocich oczu, ale generalnie... dobra. R3. Halo, mogę to śledzić to zadanie? Tak. Nie. Była jeszcze teoria o Gantinie, Odin, że prawdopodobnie boi się słońca, bo zawsze go będziemy widzieli. Oprócz tej sceny w karczmie, to zawsze jest noc. Ślady butów męskie, duży rozmiar. Okej, okay, no to idziemy za śladami. Oprócz tutaj w karczmie, gdzie siedzi przy oknie w dzień. Ale było to tłumaczone, że twórcy może wtedy jeszcze nie mieli zbytnio pomysłu na niego. Bo później albo się pojawia w nocy, albo w pomieszczeniach. Ty, kto to taki tutaj odważny do mnie? Halo? Nie bój, no. Ten parobek. Tak? Aha, okej. Okay. Nie, chłopak, pchasz się w gips. A nie wiem, czy ma kto cię gipsować w tej wiosce. Dobra, podnosik i mamy skrzyneczkę. O! Kurde, halo, ty, nie to sterowanie. Ale, ty, mogę ich okraść? Halo? Mogę, o. Elegancko. Dobra, biorę te puste butelki wszystkie.
Jeszcze tamta. Obserwuję cię, Nordling. Czekaj, żeby ich nie uderzyć skok kółkiem. Ajajaj. Nie aż tak bardzo. Tu mogę po tej drabinie? Nie no, milkarcy żołnierze, tak? Nie, tak. Nie. Można okradać. Śmierdzi. Jakieś proszki alchemiczne, skrzynie. No, otwórz to. Butelka wody. No i nie macie co pić. Tam po lewo jeszcze? Nie, tutaj już nic nie było. A w jakim rozkraku? Dobra, możemy iść tutaj. O, tu się ślady kończą. Aha. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. Okej. Okay. Czyli co? Gdzieś tutaj, pod mostem musimy go szukać. Nie śpi tu nigdzie. Tu mamy ślady dalsze. Coś wyskoczyło na niego z szuwaru. Utopce, ale zdołał uciec. Albo baba wodna. Najgorszy przeciwnik. Z do wsi. A gdzie? Już wolę się pochorować. Jeszcze mogę to klikać? Krwawił, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Gdzie kurde po śladach na ziemi ktoś stwierdzi, że rana powierzchowna. O! O nie! Halo, nie chciałem! Przepraszam. Co teraz? Nie, będziemy musieli go zabić, ale... Nie wiem, zaraz go opuścić. No. Co? Nie wiem, gdzie mamy zapis. W sensie, damy radę chyba. Jest szóstka? Nie wiem. Zaraz byś uciekał. W sensie, że... Uniki? Czekaj, no spróbuję. Myślę, że jak jest szósty, to trochę jest chwilę, no? Dobra, dużo uników i damy radę. Mam nadzieję, że nie będzie później konsekwencji z tego powodu. Nie mam pojęcia. Okej. Szybkie ataki. Dobra, damy radę. Trzymaj mał chłena. Uciekaj. No. On zasunął w plecy. No nie wiem, nie wiem. A jak... Okay. Poczekaj, czekaj, damy radę. Nie chcę przytywać gry, bo on trochę będzie tego przytywania. Dobra. Znak. Poczekaj, poczekaj. Dobra. Uciekaj, ten uciekaj, już. Uciekaj, okej. Okay. Dobra, damy radę. Tego już dorwałem. Dobra, i po plecach. Dobra, dzisiaj najcięższy poziom trudności, nie jest tak źle. Pytanie, jakie konsekwencje z tego wyjdą. Dobra, uciekaj. Ojej. Ej, chobry, to nie dzisiaj. O, mogę tu zebrać sobie rzeczy? Piórko. Pióro okay. Miał. Dobra, aż medalion zawibrował. Którym się je? Górnym. Dobra. Zjedzone, można iść dalej. Kurde, myślałem, że będzie jakieś ostrzeżenie, że się kradnie. O, tutaj jest sosik. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. No ty, chłopko? Pozwolisz, że tobie trochę okradnę chałupę. Nie ma już strażników w sumie. Fajnie, że to świeci wszystko. O, o tu na dobra, jakieś winiacze, wódki, kurde, bierzemy. Wodę też i piwo. Dobra, tu już nic więcej nie macie. Co, ona pluje na tą ziemię? Ja chyba to nie chciałam słyszeć. Ślady pazurów utopca. To musi być on. No, można z niepełką pogadać? Paskudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, nie tylko pod... Ale pytać się możesz. ...świętej riposty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? No ale Willy nie jest taki zły, no. Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało będzie twoje. Jak uważasz? Tania, czy... Chcemy trochę kasy, czy chcemy sprawiedliwości? Obstawiam, że tak to źle skończy. Tak, ja pamiętam tę misję i jeżeli go wydamy Williamu, no to on skończy na drzewie. Czy chcemy, czy mu darujemy życie? Dobra, jesteśmy w sumie Wiedźminem, nie można zapominać o tym, że lubimy pieniądze. Dobrze. Przystanę na to.
jeśli przysięgniesz, że przestaniesz bawić się ogniem. Bo wtedy tu wrócę i zabawa skończy się płaczem. Oczywiście, panie wiedźmi. Przysięgam na matę... Panie wiedźmi. Panie wiedźmi. Wasze złoto i wasze zdrowie na pochybel czarnym i nieludziom! Okej. Tak zmieniłeś swoje nastawienie? Dobra, ale zobaczymy, co nam Lili jeszcze powie w tym odcinku. Tutaj jest. Halo. Halo, nie blokuj mnie. Co ty robisz? Halo! Okej. Tylko nie wypadnij na kogoś. To nie assassin. Dobra, szybciutko i... Halo, Lili. Już nie będzie tak robił. Chyba nas obrazi trochę. Czas mi. Nie dałem rady wytropić tego podpalacza, przykro mi. Szkoda. No, ale może czarni w końcu go złapią. Może chcesz coś kupić? Udało mi się parę rzeczy wynieść z pożaru. Kowadło też całe. Bałem się, że nas wyzywa albo coś. Każdy grosz mi się teraz przyda. Dobra, no to w sumie nawet happy end, można by powiedzieć. Dobra. Ale myślę, że w tym odcinku to będzie już wszystko. Jeżeli podoba wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Zostawcie subika, żeby być na bieżąco. Dajcie znać, co wy byście wybrali. Podajcie do Justyny na Instagrama. Link macie w opisie. Tu macie też mój link. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć. Hejka.